taki oddział został otwarty w sobotę, czyli 7 listopada i jest, funkcjonuje, jest to oddział, który oczywiście został otwarty poleceniem pana wojewody. Mhm. Jest on przewidziany na 25 łóżek, w tym mamy na obecny moment 4 łóżka wspomagane, wentylacji wspomaganej mechanicznie, czyli 4 łóżka respiratorowe. Mhm. Oddział w tej chwili jest prawie już w całości zajęty. Rano było zajętych 16 łóżek, ale przyjęcia były cały czas w toku. Czyli sens tworzenia takiego oddziału wydał się bezdyskusyjny, ponieważ natychmiast pojawili się pacjenci. Zdecydowanie jest bezdyskusyjny. Poza tym szpital prowadzi jako szpital powiatowy dosyć szeroko i zakres usług medycznych, bo mamy przecież szereg oddziałów zabiegowych, i ortopedię, i chirurgię, i położnictwo, ginekologię. Poza tym jest też oddział internistyczny i o profilu kardiologicznym, dlatego i pulmonologia. Dlatego takie zabezpieczenie w postaci oddziału covidowego jest bardzo ważne i dla pacjentów szpitalnych, ale przede wszystkim też dla całego regionu. Panie doktorze, proszę powiedzieć, w którym miejscu szpitala usytuowaliście ten oddział? Gdzie on jest? Oddział jest usytuowany na parterze. Jest to tak zwana, dawniej była tam interna męska. Jeszcze w starych czasach był dawny oddział internistyczny. Ten oddział jest o tyle fajny, że ma również sobie częściowo usytuowanie budynku i infrastruktura jest częściowo jeszcze po byłym oddziale zakaźnym. Dlatego o tyle jest to też dobra ta lokalizacja. I co więcej, oddział bezpośrednio jest przy oddziale intensywnej terapii anestezjologii, dlatego też jest jakby szybka możliwość konsultacji tych pacjentów respiratorowych. Czy obsługują go wyłącznie wielońscy lekarze, czy też macie jakąś pomoc medyczną z zewnątrz? Został on obsłużony w większości tutaj naszymi siłami miejscowymi, ale oczywiście mamy też pojedynczych lekarzy dojeżdżających. Jak wiadomo, zespół internistyczny składa się tak naprawdę w większości z lekarzy dojeżdżających, ale którzy na stałe pracują w naszym szpitalu i po prostu codziennie do nas przyjeżdżają. Kiedy rozmawialiśmy bodaj 2 tygodnie temu, panie doktorze, to mówił pan wtedy o zamkniętych 3 oddziałach. Proszę powiedzieć, jak w tej chwili wygląda sytuacja w szpitalu? Wszystkie oddziały już pracują. Oddział internistyczny był zamknięty około 10 dni, ginekologiczny 7 dni i rehabilitacja też 10 dni. Także wszystkie oddziały w szpitalu są pełne i do tego jeszcze mamy powołany nowy oddział, zupełnie nowy oddział obserwacyjno-zakaźny COVID-19. Proszę powiedzieć, czy za powstanie tego oddziału poszło też jakieś dodatkowe doposażenie dla państwa, myślę w sensie strojów, zabezpieczeń i tak dalej? Jak najbardziej. Jako szpital, jeżeli chodzi o zabezpieczenie pracowników, jesteśmy dosyć dobrze przygotowany i ten zapas materiałów, kombinezonów, masek jest duży. Natomiast ze strony Agencji Rezerw Wojskowych dostaliśmy jeszcze respiratory oraz kardiomonitory, więc byliśmy w stanie zabezpieczyć sprzętowo oddział. Panie doktorze, powiedział pan, że właściwie 2 dni po rozruchu tego oddziału mieliście już na nim 16 pacjentów. Proszę powiedzieć, w jakim stanie są to pacjenci? Ciężki COVID, czy też w miarę te przypadki nie najgorsze? Praktycznie połowa z tych pacjentów to są pacjenci ciężcy, z czego w tej chwili na wymagających wentylacji mechanicznej, czyli respiratora, rano był jeden. Jeden, a reszta tlenoterapia, jak sądzę, tak? Tak, a reszta jest tlenoterapia, ale pacjenci leżący, praktycznie nie dający sobie sami rady, nawet w najprostszych czynnościach, także wymagający stałej opieki personelu medycznego, bo po prostu sobie sami nie dali rady, natomiast jeszcze nie na tyle ciężczy, żeby ich intubować. A pozostała część z tych 16 osób to są pacjenci w stanie lepszym. Ale tutaj musimy pamiętać o tym, że pacjent może być przyjęty z dobrą saturacją i zdekompensować praktycznie w ciągu 20 minut, nawet pół godziny. Więc to każdy z tych pacjentów jest taki, że z lekkiego może w ciągu 30-40 minut stać się bardzo ciężkim, a nawet może wystąpić zatrzymanie krążenia. No bo tak w ten sposób COVID przebiega w niektórych przypadkach i praktycznie mamy samych tutaj takich pacjentów, których każdy potencjalnie może w każdej chwili wymagać wsparcia. No cóż, konkluzja jest taka, że dobrze, że taki oddział jest, chociaż dobrze by było z drugiej strony, gdyby takiego oddziału nie było, ale mamy pandemię koronawirusa, więc to jest konieczność absolutna, tak?
Tak, no my się z tego bardzo cieszymy. Oczywiście jeszcze wychodzi wiele tutaj różnych problemów, jak to wiadomo, w organizacji czegoś zupełnie nowego od nowa. No ale mam wierzę na to, że jeżeli tylko pominiemy, najgorsze problemy są kadrowe, jeżeli uda się tylko te problemy kadrowe przezwyciężyć, no to będziemy tutaj w stanie zabezpieczyć region w te 25 łóżek. To nie tylko w Wieloniu, ale słyszymy także o Wieruszowie i o Pajęcznie. Również tam są też tego typu oddziały, tak? Tam też są tego typu oddziały, no i wszystkie raczej są dosyć mocno obciążone. No u nas jest dobre to, że mamy te łóżka respiratorowe i rzeczywiście jesteśmy w stanie tą pomoc przy tych najcięższych przypadkach zapewnić. Dziękuję bardzo za tę informację, panie doktorze. Dziękuję również.